Trzeba zwiększyć ten magazyn. Przyjrzyjmy się. Może ten też należałoby powiększyć. Przyjrzyjmy się tej sytuacji tutaj. Jak z produktami rolniczymi? Trochę za mało pszenicy i trochę za dużo ziemniaków. To zmniejszmy produktywność. Może zamiast zamykać i otwierać, to zmniejszajmy delikatnie procenty zaangażowania. Nie? Trochę mniej muszą pracować, będą bardziej zadowoleni. A może nadwyżki ziemniaków uda się w jakiś sposób opanować. Na razie zmniejszyłem o 10%. La 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 la. To ziemniaki jak z chlebem. Stabilny wzrost. Rum jest ciągle problemem. Ubrania robocze też są pewnym problemem, ale na razie obserwujemy sytuację. Natomiast zużycie rumu jest ogromne. I to jest kwestia tego nowego świata i transportu stąd. Zastanawiam się, czy jeszcze... Może warto byłoby zainwestować w jeszcze jeden statek, ale z drugiej strony tutaj jest za mało tego rumu produkują. Trzeba poczynić pewne inwestycje. Tu trzeba uważać, bo to są tereny roponośne, więc tu trzeba będzie tory puścić. Więc nie chcę sobie tego zablokować. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Czyli tak, trzcina cukrowa trochę ubywa jej. Dobra. Tu jest, czyli są potrzebne beczki drewniane. A. Mamy problem z drewnem. Wygląda na to, że jeden drwal sobie nie do końca radzi. Tutaj z tym. Spróbujmy dorzucić jeszcze jednego, co by na to. Tylko też nie chcę. Problem drwala polega także na tym, że on potrzebuje... Drwal potrzebuje dużo przestrzeni. A competitor's island is under siege. I ciężko mu tą przestrzeń będzie zapewnić. Nie sądziłem, że brak drewna będzie tutaj jakimś problemem dodatkowym. Dobrze, że się zorientowałem. To na razie nie będę inwestował w kolejne wytwórnie, destylarnie. Czy słyszałem o tym całym Uplay Plus? Nie słyszałem. Czy to będzie kolejna usługa abonamentowa, o której żeśmy tak często z Borysem opowiadali? O których tak często opowiadamy? Na razie mam na Originie taką, ale nie korzystam za bardzo z tego, więc to chyba nie są dla mnie w ogóle te usługi. Just say the word. No, znaczy, wydaje mi się, że musiałem gdzieś o tym słyszeć, ale... Jak wyobrażam sobie swoją wyspę? No, ja niewiele potrzebuję, byle wódkę produkowali i będę szczęśliwy. Czekam na tą stal jak na zbawienie. Gdzie jest ten statek? We can load up in a day and be gone in a night. Zerknijmy na to. Coś tu jest za zarmatami. Domino się nazywa ten statek. Latający Dodo, gdzie ty jesteś? A on tu bawełnę zabiera, widzę bardzo skutecznie. A coś jest na szlakach handlowych, w eskorcie, w tranzycie? Dobra, szukajmy w Starym Świecie statku, który nazywa się Dodo. Domino, w sensie. Dobra, on na razie dowozi tylko... On jeszcze jest tutaj w drodze, żeby dostarczyć ten... Dobrze. Może w takiej sytuacji warto by zainwestować w statek towarowy. Cholera. On jest chyba... No sam nie wiem. Co sądzę o Huawei i Google? Czy w obecnie użytkowanych tych smartfonach usuną? Nie, po pierwsze w obecnie użytkowanych nie, bo tam już jest licencja.
W przyszłych mogą usunąć, ale zdaje się, że się dogadali i tam wszyscy zainteresowani. Dobra. Produkcja ziemniaków jest zdecydowanie ponad normę. Zredukujmy trochę. Poprawimy warunki pracy. Proszę bardzo. Game saved. Więc... Ale jestem pewny, że Huawei będzie pracował nad swoim systemem operacyjnym, żeby uniknąć tej sytuacji co ostatnio. Wiem, że warto zrobić transporter, ale ja nie potrzebuję 6 miejsc aż. To jest... Jeszcze mnie piraci napadną i mi rozwalą ten transporter i wtedy 6 ładunków przepada. Dobra, jak to? Tu chyba mamy nadwyżki cegieł. Tak jest, trzeba zatrzymać ceglarnię. Oops. Jak z materiałami? Powoli przybywa też. Dobra. To zamknięte, to zamknięte. To jest otwarte i to jest otwarte. Zamknijmy wydobycie też tutaj gliny. Będą oszczędności. Dobra. Zobaczmy, jak wygląda. Jak wygląda sytuacja z wódką? Jest ok. Jest unormowana. Mamy duże zapasy. Nie, ani nie przybywa, ani nie ubywa. Jest w porządku. Ciągle ubywa jednak ubrań roboczych. Myślałem, że tutaj eksport stąd załatwi sprawę. Przyjrzyjmy się, jak sobie ten statek radzi. To jest Bor. No właśnie. To się nazywa Odwaga Emilii, a bo to jest ten taki statek handlowy, który niebezpiecznymi szlakami podąża. Odwaga Emilii, zobaczmy. Ona... A. Odwaga Emilii za mało trochę zabiera tego. Bierzmy odważniej. Następnym razem. Okay. Withstood an attack. I odwaga Emilii trochę za dużo rybek też wozi. Bo rybek mamy nadwyżki. Więc sobie ustawimy to tak. No, wiem, że tutaj nikt Emilii nie ruszy. Okej, jak z kiełbasą? Pamiętam, że mieliśmy sytuację taką niepewną z kiełbasą. No proszę, jest okej. Okay. Poczekamy, aż odwaga Emilii dopłynie. To nie jest ten statek. To też nie jest ten statek. A tu piraci, ale piraci nie podpłyną, bo tu ja mam działa takie, że się tylko zbliżą do... O, jest odwaga Emilii. Odwaga Emilii dorzuci trochę ubrań. Tylko stoi w kolejce teraz? Czemu się nie rozładowuje? Aha, bo dopiero dopływa. O, proszę. I czegoś coś wyrzuciła za burtę. Aha, ryby wyrzucone za burtę, bo było za dużo ich aż. Wyrzucam za burtę, żeby trasa się nie blokowała, bo jak się przyblokuje, to potem nie można w drodze powrotnej zabrać 4 ładunków. Więc, okej. Więc będę obserwował na bieżąco sytuację z ubraniami roboczymi. Martwi mnie ciągle ta kwestia rumu. Może faktycznie rozsądnie byłoby wyprodukować transportowiec. I niech on płynie tutaj, jak się wyprodukuje. Okej. I wtedy podejmiemy pewną ważną decyzję w kwestii zmian na szlakach handlowych. Okej. No dobrze, zobaczmy, jak to mu walsa. Armaty też tutaj dowożę, bo mogą się kiedyś przydać, nie? No proszę. Czyli u Walsa mógłbym zbudować, właśnie, zbudowałem jedną wieżę artyleryjską, żeby piraci mieli się na baczności. Co by się u Walsa, to by się przydało dodatkowy port, bo tutaj są jakieś przestoje. Statki muszą długo czekać tutaj. A jak ze zbożem, bo tu musiałem też zamknąć trochę farm. Otworzymy kilka kolejnych. Przyjrzymy się sytuacji tutaj. Jest w porządku. Okej,
Wszystko jest na... albo rośnie... O kurde! Prosięta! Co się stało? 65 sztuk tylko zostało. Wiem, że trochę produkcji kiełbasy. A, okej. Okay. Zwiększyłem produkcję kiełbasy. Game save. Straszne miejsce tutaj. Ilość świń w tym rejonie to jest większa niż na YouTubie. Okej. Potrzebujemy jeszcze jednej. To jest ważne pytanie. Kurde, tu się już nie wyrabiają się. Zbudujmy duże te magazyny. To załatwi sprawę. Trzeba obserwować te świnki. Jeżeli świnek zabraknie, to zacznie brakować kiełbasy. Kiełbasa jest tak, widzicie, na styk, nie? Kiełbasa, mydło, łój, to wszystko jest, bazuje na świnkach, więc tu nie może ich zabraknąć nigdy. Więc dla pewności uruchomimy jeszcze jedną farmę. O, tu już jest brzeg, tu nie można, ale na szczęście tu się jeszcze zmieściło. Swoją drogą tutaj port mogę wybudować. No widzicie, dobrze, że się zorientowałem, bo to nawet nie chodzi o port. Chodzi o to, żeby tu wieżę postawić, jakby mi tu piraci podpłynęli. New orders? A co ta flota? Dlaczego Voyager tam stoi? Fleet en route. Ciekawe. Tak czy inaczej... Dobra. Głęboko wysunięte w morze. Żeby... Dobra, okej. Okay. Rozumiem. Rozumiem, co chcecie mi powiedzieć. Żeby obsługa tego działa nie musiała zapieprzać na piechotę. To zbudujemy tutaj taką ścieżkę. Ship under attack. O kurde, ale się ten pirat tutaj załadował. Is the sea not gilded by desert sand? O, na szczęście moje działa tutaj go. O, się wpakował. You're asking for the cutlass. Sprawdźmy, co tutaj. Bullseye. You are a superior person. Ready the ropes? Tutaj też mamy na jakieś materiały zrabowane. Your armor is under attack. Co mi atakują za budowlę? Oh. To jest właśnie wspomniana artyleria, co ją tutaj postawiłem. Zobaczymy, co tutaj złowiliśmy. Potrzeba siły. Proszę, rzemiosło. Fabryka maszyn do szycia. Doskonale. Doskonale. Spróbujemy zaraz jakieś związki zawodowe zainwestować. O! Słodownia za dużo produkuje. To zróbmy małą redukcję na słodowni. I teraz tak, wypakujmy ten cały towar, co go Dreus zrabował. A marriage of earth and heaven. Tutaj nic nie ma. Żadnych sojuszów. To, że żeśmy ze sobą spali, wcale nie oznacza, że będziemy od razu sojusz tu uskuteczniać, ok? To było tylko raz. I chciałbym o tym zapomnieć jak najszybciej. Proszę bardzo.
Okej, przyjrzyjmy się tej sytuacji. Tu otworzymy farmę. Tak. Ta ropa tutaj jest trudno dostarczalna, ale dostarczalna jakoś. Jak tam z tymi świnkami? Czy trochę żeśmy opanowali sytuację? Ciągle ich ubywa, ale być może pod... mamy to pod większą kontrolą. I teraz tak. Maszyny do szycia. To mamy dwie fabryki. No, osiedlaj się. Ja pozwalam im osiedlać się, a potem kupuję od nich te wyspy, jak, bo jestem tak bogaty, że mógłbym, kurde, ich wszystkich wykupić, coś czuję. Maszyny do szycia ja robię gdzieś tutaj. Mam dwie fabryki maszyn do szycia. Pomyślmy, gdzie by tu związek zawodowy zrobić w takiej sytuacji. W ogóle się dziwię, że ten warsztat się jeszcze wyrabia tutaj. Stalownię możemy delikatnie przesunąć. To utrudni pracę mielerzowi, ale... ale czy mielerz w ogóle jest mi potrzebny? Oni bardzo zanieczyszczają. Na razie ich zamkniemy, bo ja w ogóle... z Kajuszkowa dostarczam węgiel przede wszystkim. Zobaczmy, czy ja czasem nie zamknąłem tutaj, czy z Kajuszyna, bo tutaj mam dużo złóż węgla. Okej. Możemy zrobić tak, że ten węgiel będziemy przywozili głównie stąd. Bo mamy tutaj dwie kopalnie. Zerknijmy. Z Kajuszyna. No właśnie. Dowozimy węgiel i dowozimy belki stalowe, znaczy stal, czyli ten półprodukt. Mamy bardzo dużo tego. Zerknijmy sobie. To jest... właśnie od groma mam tej stali, a tutaj... tutaj trochę mniej. Doskonała informacja to jest. Zatem odrobinę więcej stali zaczniemy dowozić tutaj. A może nie aż tak dużo. To powinno załatwić sprawę. I węgla też możemy więcej dowozić. Ops, zaakceptujmy tę sytuację. A tymczasem kwestię związku zawodowego spróbujmy rozwiązać, żebym nie zapomniał. Łatwo tutaj uciec w dygresję. W sensie nie historii, tylko tego, jak się gra. Ciekawe. Czemu nie mogę tu... a tu... z jakiegoś powodu ten związek zawodowy nie chce stać tutaj. Tu owszem, chce stać, ale... no dobrze. Spróbujmy tak. Wpływa na fabrykę do szycia. To więcej nie mam? Nie mam tu więcej przedmiotów, które w związku zawodowym się przydadzą? Okay. Dobra, pokaż tę gazetę. No. Niedostatek poncz. W La Palmerze mają niedostatek. No dobrze. You gained an influence bonus. Niech będzie. Nie będę mieszał. Uncompromising journalism. Facik, bardzo mi miło. Zachęcam cię zatem gorąco do subskrypcji, bo nie wiem, czy wiesz, ale słuchanie naszych podcastów na Spotify, jakkolwiek miłe by dla nas nie było, powoduje, że my niestety nic z tego nie mamy, bo Spotify tak działa fatalnie. Ale mimo wszystko oczywiście mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś, bo po to to robimy. A competitor's island is under siege. Czyli maszyny do szycia w porządku, mamy to opanowane, prawda? Zobaczmy jak to. Masz za dużo tych maszyn do szycia. Delikatnie spróbujmy zmniejszyć wydajność tej produkcji. No, po co to nam aż tak dużo ich, nie? To nie powoduje zmniejszenia kosztów produkcji, ale będą bardziej zadowoleni pracownicy. Okej. Ryby. Tu ta kiełbasa. Kiełbasa i świnki. To są... wydaje mi się, że świnek trochę przybywa teraz. Że trochę żeśmy... że było 56, teraz jest 59, że mamy delikatne wzrosty.
Zaczyna mi brakować miejsca, w których mógłbym te świnki hodować. Ale może nie, bo tu jest jeszcze możliwość zrobienia ścieżki. To zamkniemy. To zamkniemy, żeby... Game saved. A nawet powiedziałbym, że zamkniemy tak. Pięknie. Pięknie świniarnie ułożone. Jeżeli ma to znaczenie dla kogokolwiek. Mamy tu farmerów chyba, więc możemy sobie zrobić jeszcze. Tak. Your people are rioting. No proszę, bunt. Zobaczymy zaraz. So it weren't you in white last night at the chime of 12. Odejdź, tumanie jeden. Gdzie tam mi... Gdzie mi się buntują? Naprawdę? Ale dlaczego tutaj? Dlaczego oni się tu buntują? Bo wódki nie ma! Sanawa! Dobrze. Trzeba tu zbudować posterunek. Brak wódki jest problemem. I to tu w Terraway, to tam w tej... No dobrze. To się nazywa... Do młodego to płynie. Ale kurde, chleją tutaj. Dobra. A tymczasem zobaczmy do nowego świata. Dobra. I... Czy dowieźli tutaj stal? Kuźwa mać, nie dowieźli stali? Dlaczego? Przyjechał ten statek tutaj. Your city has grown uglier. Co ja bo... Nie wiem do końca, dlaczego nie dowieźli tutaj. Zaraz, no Domino. Przecież był tutaj, czemu nie dowiózł tej stali? Dobrze. Widzę, że na tę misję to trzeba wysłać Drewu jednak. Zobaczmy, gdzie jest najwięcej stali tutaj. Fleet en route. No skoro nie chcą, no to nie chcą, to dokonamy tutaj dobrej, drobnej zmiany. Nie wiem, co tu się dzieje, bo tu wszystko powinno być w porządku. Dobra, skończył się strajk tam. Gliniarze nie są po to, żeby wódki dostarczyć, tylko po to, żeby uspokoić ludzi. Flagship awaiting instructions. I teraz dowieziemy tam stali tyle, że po prostu ich przytłoczy. A competitor's island withstood an attack. Dużo pozamykanych fabryk, nie dlatego, że... No, dlatego, że produkujemy tak dużo, że... I wyślemy tą flotę do Nowego Świata. Czy pojawi się jeszcze Fallout 76 na streamie? Tak, na pewno się jeszcze pojawi kiedyś, bo to jest świat, który mnie fascynuje. Poczekamy, aż zrobią z tej gry coś wartego uwagi. W ogóle mam wrażenie, że Fallout 76 to jest doskonała lekcja do Bethesdy, dla Bethesdy. Nie tylko po to, żeby robili dobre gry od razu, nie? Ale też po to, żeby nauczyli się pracować na tych grach, bo oni mają takie, oprócz tego, że wypuszczali te gry w kiepskim stanie, to w ogóle potem je olewali i moderzy robili swoje i wszystko było z głowy i musieli o tym myśleć. A teraz Bethesda siedzi i tam poprawia tego Fallouta i rozbudowuje, więc nareszcie coś tam może z tego być. Mamy tu w ogóle saletry w Walsowie.
Nakazałeś załadować 5 dział, wyładować 50. To jest tak, wiesz, Witold, to jest dobrze, wbrew wszystkiemu. To jest specjalnie tak zrobione, żeby cały czas na statek ładowali kolejne działa, ale po 5 sztuk maksymalnie. Natomiast jak dopłynie do portu, to żeby wyładować wszystkie, jakie ma. I to jest przy każdej trasie handlowej mam tak ustawione, że ładują 35, wyładowują 50, ładują 40, wyładowują 50. To jest na wszelki wypadek, nie? Żebym miał zawsze miejsce na statku. No, ale słuszna uwaga, nie? Tak dziwnie to wygląda. Okej. No proszę. Stalowe belki, trochę tu ich ubyło. Czy musimy się tym przejmować? Zerknijmy. Chyba nie. To powinno się wyrównać. Ja używam Blue Yeti. Od wielu, wielu lat używam tego Blue Yeti i jestem zadowolony. No proszę. Poseidon. Statek towarowy. 10,4 węzła. Jest potężny statek. I ma 6 miejsc na ładunek. Jeszcze nie wiem, jak go wykorzystam, szczerze mówiąc. Pomyślimy o tym. Pomyślimy po tym, jak się pojawi potrzeba. Znaczy, on w utrzymaniu jest drogi, więc lepiej go jak najszybciej wprowadzić w używanie, no ale nie ma tragedii. Okej. Te kiełbaski tutaj, one tkwią na jednym punkcie, to... Ale świnek na pewno przybywa, chociaż zdecydowanie za wolno. Żeby się poczuć odrobinę bardziej komfortowo, pozwolę sobie na dwie rzeczy. Po pierwsze, zwiększymy wydajność tych fabryk, znaczy świniarni. I zwiększymy też wydajność kiełbasiarni, ale tylko o 10%. Tam o 20, tu o 10. Dobra, a jak tam ze słodem? Bo zmniejszyłem... okej. Tu mi spada trochę. To... A czemu oni są niezadowoleni w ogóle? Nie podoba im się rzeźnik w okolicy. What the fuck? Co im chodzi z rzeźnikiem? To robotnicy tacy niezadowoleni? Warunki pracy. Nie lubią pracować w nadgodzinach. No tylko... No, zanieczyszczenie, no to ich martwi, nie? Ale luksus jest w porządku. No to raczej są zadowoleni ze wszystkiego. Zanieczyszczenie niestety jest faktem. Nadgodziny też są, ale tylko tutaj. My boots are worn through. Aż jestem zadziwiony, że tu się buntują. Bo ja tutaj wydajność im zdecydowanie zmniejszyłem. Nie muszą pracować tak ciężko. Coś się im pomyliło, kurde. To jest tak, jak dasz, kurde, człowiekowi rękę, to ci potem dasz mu palec, to ci całą rękę będzie chciało odgryźć. Pracują 40% mniej wydajnie, mają dużo luzu i jeszcze narzekają. Jak to może być? O, Kajuszka, jaka to jest dobra informacja z twojej strony. A do której ten team ma czas, powiedz mi? Ile możecie ze mną posiedzieć? O to chciałem zapytać. No dobrze. Do rana, cudownie. Cudownie, cudownie. Dobrze, dobrze. To ja zaraz też będę gotowy. Załatwimy tylko sprawę Nowego Świata. Czekamy, aż Dreu tutaj dopłynie z transportem. Stations! Ten, ten,
jeden, ale jeszcze nie dopłynął. On jest jeszcze w tranzycie chyba. Czego nie widać na pierwszy rzut oka. A właśnie, tutaj był jakiś problem z ponczami. Pamiętam, że w gazecie donosili ten fakt. Tutaj nie dostarczamy ich wystarczająco dużo, tak? Tu też z rumem jest problem. Bo oni oprócz tego, że dostarczają do Starego Świata rum i z bananami też mają... Fuck. Co tu się dzieje? We need raw materials. Okej. Musimy nad tym zapanować. Bo tu najwyraźniej ludzie będą nieszczęśliwi. Brakuje poncza, ale fabryki pracują pełnymi obrotami. I tu się coś dzieje. No muszę pamiętać, że przybyło też ludzi oczywiście, więc... Wytwórnia poncz. Przyjrzyjmy się zatem, jak wełny jest niewystarczająco dużo. O kurde. No to wesoło. Takie uroki. Chyba nie. Skoro mam takie miejsce tutaj. Gotta start somewhere. Life's not always an easy. Odejdź ode mnie. Kurde, jakąś szlifierkę tam dawał w nagrodę. No nic. No come on. Bóż się, to mam lepszy pomysł na ozdobę. Już? Udało się? Dobrze. Proszę bardzo. Ciach. Why to take time to learn the nuances? Wołowiny nie dostarczam, naprawdę? Dobra, pomyślmy. Wszystko muszę pamiętać dokładnie, które statki dokąd płyną. Więc stąd zabierany jest rum. Okej. Zatem te statki, które przewożą rum, mogłyby również... To nie ma miejsca. Mogłyby dostarczyć wołowinę. Czy ten ma miejsce? Też nie ma miejsca. Okej. Tu się może przydać transportowiec. No to wygląda. To zabierzemy już. Nie. Trzeba zacząć im dowozić wołowinę. Tej wołowiny nie trzeba aż tak dużo. Oni tu tortille tu robią, proszę państwa. Jeżeli ktoś lubi tortille, to... Every man will be avenged. To tutaj by się świetnie poczuł. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby wysłać tutaj mój statek transportowy. Jest 6 ładunków do odebrania. Mógłby ładować rum po same brzegi i dowozić tu wszystkie pozostałe surowce. Ja sobie zadaję sobie ważne pytanie. Gdzie do licha jest dreł ze stalą? To jest ważne pytanie. Poseidon. Dobrze, spróbujmy go przypisać do szlaku, albo stworzyć nowy szlak. Dobra. Jest to szlak handlowy z Nowego Świata. Dreł już dopłynął. Z Mahadonii, gdzie będzie zabierał
cały rum, jaki tylko jest możliwy do zabrania. I będzie to wszystko wyładował w starym świecie, wyładowywał u Walsa. I statek nazywa się Poseidon. Ale oprócz tego załaduje też trochę z materiałów budowlanych, czyli trochę cegieł, trochę stali. Kilka armat. Trochę okien. I trochę betonu. I to wszystko rozładuje tutaj. Cyk. 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 I cyk. I zaakceptujemy to. A tymczasem te dwa statki, to trzeba tak. On będzie płynął do Walsa, ale to jest Mach, Nowy Świat, Rum i to jest trzeci szlak, ale najważniejszy. A tymczasem tu trzeba powoli zredukować. Nie, to jest akurat to, co nas interesuje. Tu. Trzeba robić tak, żeby już nie ładowali tu, tylko żeby rozładowali wszystkie zapasy. Dobra. Okej, już nic nie ładują. I potem zatrzymamy tą trasę. Czyli są, żeby już nic nie ładowali, tylko rozładowali wszystko, co mają na pokładach. I potem zmienimy to. I to też dokładnie tak samo. Czyli nic już nie ładujemy. Tylko zajmujemy się wyładunkiem pełnym. Ups. Potem muszę pamiętać, żeby to... Ale o jednej rzeczy być może zapomniałem, że tutaj można by ładować jeszcze mięso. Mięso, które jest potrzebne do produkcji tortilli. I wszystko rozładowywać. Jeden statek. A tyle możliwości. Tylko, że on najpierw płynie do Nowego Świata. Źle to zaznaczyłem. Powinienem zacząć od Starego Świata, ale dobrze. Nic wielkiego. Zobaczmy teraz. Tutaj dopłynął Dreu. Dowiózł stal, która była tak potrzebna tutaj, której nikt starał się nie chcieć dowieść. Fantastycznie. I teraz tą flotę. Czy mamy tu ciekawego coś do zrobienia? Raczej nie. Wyślemy z powrotem do Starego Świata. Płyńcie, chłopaki. Płyńcie. No i teraz mamy nareszcie możliwość zrobienia tego transportu. Możemy to odbudować i zagonić ich do roboty. Tak, śpiewaj. Fantastycznie.